Zmienił pan, że tak powiem, ugrupowanie polityczne. Tak, zmieniłem ugrupowanie polityczne. To już z ruchu Pelikota odszedłem, jak wiadomo, w styczniu. Do Stronnictwa Demokratycznego przystąpiłem około kilku miesięcy temu. No i tutaj chciałbym się spytać o inicjatywę, jaka jest obecnie realizowana. Już etapy tu jakieś były realizowane, czyli zbieranie podpisów, tutaj rozmowy z mieszkańcami, kampania społeczna w pewnym sensie też, głównie na forach społecznościowych, uświadamianie. Jak, na jakim etapie to jest? Jak sprawy się mają i do czego państwo dążą dokładnie i jakimi środkami? Jeśli chodzi o likwidację Straży Miejskiej, sam pomysł narodził się w styczniu, tak? Zbieraliśmy te podpisy, po odejściu z ruchu inicjatywa upadła, tak? Nie było mnie w ruchu, więc nie kontynuowałem tego. Aczkolwiek duże zainteresowanie mieszkańców, gdzie spotykanych na ulicach, no w różnych instytucjach i pytających mnie, co z tą akcją, więc zapytałem zarząd partii, czy nie chcielibyśmy dokończyć tej przepięknej akcji. No i co się okazało? Podjęliśmy decyzję, że tak, dozbieramy resztę podpisów. Projekt pisałem już dawno, tak? Sam projekt zakłada likwidację Straży Miejskiej. Jeśli złożymy ten projekt na jesieni, zakłada likwidację ją już od 1 lutego 2014 roku. Projekt również zakłada dodatkowe patrole policji, tak, bo wszyscy dobrze... Gdzie państwo złożą ten projekt? Jak on będzie rozpatrywany? W sposób? Radni muszą zagłosować za. Czyli dzisiaj mamy pewien niedosyt czujemy, bo wiemy, że radni po prostu odrzucą ten projekt, aczkolwiek dajemy radnym możliwość bezpłatnego zadecydowania o tym, czy Straż Miejska istnieje, czy nie. Bo jeśli odrzucą nasz projekt, my zorganizujemy referendum. A na referendum, jak wszyscy wiemy, płaci miasto. Więc miasto dzisiaj może zaoszczędzić prawie 200 tysięcy złotych, bo tak będą mieli. Rozmawiali państwo do tej pory z radnymi? Jakie jest ich zdanie? Z tego, co nam wiadomo, z tego, co już było wiadomo w styczniu, Platforma, no nie trzeba pytać, tak? Bo tu w ogóle sama inicjatywa, no, poseł Dzięcioł też mówi, że Straż Miejska jest potrzebna. Prawo i Sprawiedliwość, no nie. Ruch dla Grudziądza dzisiaj otwarcie, nie. SLD również nie. A nie boją się państwo, że po likwidacji Straży Miejskiej tymi drobnymi, faktycznie drobnymi sprawami, jak na przykład ta przysłowiowa kupa na trawniku, policja już się nie zajmie, bo w tej chwili czasami się czeka długo na przyjazd takiego patrolu. Są bardzo duże braki kadrowe. Powiem panu tak, jeśli widział pan kiedykolwiek strażnika miejskiego, który gonił jakąś panią, której piesek... No ja sobie zdaję sprawę, ale czasami można zgłosić to, nie? Teraz już panu wytłumaczę to w prosty sposób. Kiedy Straż Miejska kosztuje 3 miliony złotych, tak? Rokrocznie 3 miliony. Przychody 1 milion złotych. No to są 2 miliony, jakby tracimy rokrocznie. Jeden dodatkowy patrol policji kosztuje 108 zł. Milion z tych 3 milionów przeznaczamy na dodatkowe patrole policji. Jest to ogromna ilość dodatkowych patroli. Czyli niejako chcą państwo przenieść tutaj etaty z jednej instytucji do drugiej, tak? Ale wie pan, wiele instytucji zbędnych, przerost instytucji też jest ogromny. Masa urzędników, która jest niepotrzebna, bo dzisiaj w urzędach, jak pan spojrzy, zatrudnia się coraz więcej ludzi. No, ale ta praca jakby jest cały czas trudna, bo jeśli idzie petent, on i tak musi od urzędu do urzędu zanosić papierki. Urzędy nic nie robią, żeby nam jakoś ułatwić życie, a jest ich coraz więcej, tych urzędników. To jest ogromny problem, więc zaczynamy od Straży Miejskiej, bo dzisiaj mamy jakąś możliwość do tego, żeby ją zlikwidować. Mamy nadzieję, że nam to się uda. Miasto zaoszczędzi, a te pieniądze można zawsze wydać w jakiś sensowny sposób. Czyli załóżmy ten milion na tą policję, a 2 miliony, jak zobaczy pan centrum, to pan wystarczy w drobnych przedsiębiorców zainwestować. Proste.